Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry, kłania się Rafał Kwaliński w Radiu Gozdawa. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy bardzo polecaną, jak to on powiedział wtedy? Lwica Federa. Lwice Federa, właśnie. Wydra na ryby. Wydra na ryby, Lwica Federa. Polecana przez Ireneusza Durkę, że taką kobietę mają w swoim otoczeniu. Gdzieś tam na południu Polski walczy równy z równym, z facetami w Federze o najlepszy prymat. A nazywa się Renata Broda. Witaj, Renato. Witam wszystkich. Widzisz, kolega szanowny Irek, wspólny nasz, zarekomendował cię jako Lwice Federa. Super nazwa. Nie wiem, skąd mu to wpadło do głowy. Nie zadałem mu tego pytania po audycji, ale może ty wiesz, jak to się stało, że jesteś Lwicą Federa według niego. Nie wiem, jak to się stało i nie wiem, dlaczego Irek tak wymyślił, ale tak naprawdę może z tego powodu, że moja przygoda z wędkarstwem zaczęłam stosunkowo niedawno, a od razu zostałam rzucona na głęboką wodę, bo pierwsze poważne zawody zostałam od razu uprzedzona. Ja, zawodnicy tam startują, między innymi właśnie Ireneusz Durka, którego pozdrawiam. No i nie wiem, może szczęście, nieszczęście początkującego wylosowała miejsce w sektorze pomiędzy nim a Marciną Kostką. Więc moje pierwsze zawody z nimi wyglądały w ten sposób, że ja siedziałam na swoim stanowisku i oglądałam mecz z tenisa. Po prawej piłka wyciąga, po lewej piłka wyciąga. A to dlatego rozumiem, że Irek, oglądając trochę ciebie, wabił oko i stąd Lwica. Tak, bo powiedziałam, że po takim starcie to muszę troszeczkę z nimi powalczyć i no każdy kolejny start już był taki, że no niektórym panom dawałam popalić i za każdym razem przy losowaniu było byleby nie przy Reni polosować. No, czyli dałaś się we znaki, ale powiedz mi, to zacznijmy teraz po takim wstępie, od czego u ciebie się zaczęło to wędkarstwo? W jakim momencie? Co było impulsem tego stworzenia Lwicy Wędkarstwa, Lwicy Federa? Znaczy, powiedziałabym tak, że to były pierwsze, taki pierwszy sygnał, taki pierwszy impuls, gdzie nawet nie podejrzewałam, że będę kiedykolwiek mieć coś wspólnego z wędką. To były moje 40 urodziny. Wow! Totalnie nie miałam nic wspólnego z wędkarstwem. Bardziej chodziło pewnie o samo hasło. Dostałam od koleżanki kubek, na którym była wędka ze złotą rybką. Branie zaczyna się po 40. No, tak. Troszkę już w życiu przeżyłam, to życie było takie sobie. Rzeczywiście po 40 u mnie zaczęło się to branie. Totalnie zrobiłam rewolucję w swoim życiu. Poukładałam to życie na nowo, spotkałam zapalonego wędkarza. I to było to branie? To było to tak, branie? Jak poukładaliśmy sobie wspólnie ścieżki. No wiedziałam, że jest zapalonym wędkarzem, kapitanem sportowym. Każdy weekend spędza na zawodach, więc miałam dwa wyjścia. Albo pogodzić się z tym, że nie ma go w weekendy, albo spróbować dać się namówić na to, żeby posiedzieć nad tą wodą z wędką. Kilka razy mnie zabrał na ryby, kilka razy pojechałam na zawody wędkarskie, na których występowałam jako osoba towarzysząca. No ale ja należę do osób, które szybko się nudzą nic nie robieniem. Złapałam bakcyla na tych zawodach, patrząc na atmosferę, jaka tam panuje. I dałam się namówić na jakiś pierwszy start. Wyrobiłam kartę wędkarską, najpierw startowałam w kole, no a potem, żeby Paweł sobie mógł połowić, no to musiał mnie zabierać na te poważniejsze zawody ze sobą. No i na tych poważniejszych zawodach to... No i tam spotkałam panów, którzy nazwali mnie Lwicą Federa. No, zawody w okręgu. Oczywiście tylko Feder, bo próbowałam się przekonać i do spławika, i do spinningu. No jakoś mi to nie siadło, jak złapałam wędkę federową w rękę, jak machnęłam koszyczkiem, stwierdziłam, że to jest to. No czyli tak, piknęłaś hen daleko,
Tak, to... Troszeczkę chyba też oszukiwałam, bo ja jestem krótkowidzem, ten pławik dla mnie zawsze miał branie. Więc ja nie wiedziałam, czy to ryba, czy to fala, czy to wiatr. A tutaj na szczytówce troszeczkę inaczej to wygląda. Renata, podpowiem ci, że to nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Znam jedną historyczną rzecz, którą kiedyś mój znajomy opowiadał, że nie widział spławika. W ogóle nie widział spławika, bo zapomniał okularów i nie widział tego spławika. I sobie postanowił tak, że jak nie widzi tego spławika, to będzie liczył do 10 i będzie zacinał. Ale to jest dobra historia, bo u mnie początki, zwłaszcza federa klasycznego, wyglądały w ten sposób, że czasem byłam uprzedzona, że te brania nie będą takie, że mi ryba będzie zabierać wędkę. W momencie, kiedy jechaliśmy na wodę, gdzie rzeczywiście tą szczytówką ruszała troszkę fala, widziałam, że obserwowałam wędki sąsiadów, ja u nich brania nie widziałam, oni zacinają. Robiłam dokładnie to samo, liczyłam do 120 lub do 180 i z reguły jakiś tam mały leszczyk wisiał. Zawsze coś trafiłaś. No właśnie, to jest coś takiego, że ten, kto nie widzi, wybiera federa, bo tą szczytówkę już możesz blisko zobaczyć, nawet będąc w okularach. Tak, tak, tak. To jest chyba jeden z motywów, z powodów, dla których tam przy federowym wędkarstwie... Czyli dobrze, czyli poszłaś w komfort. Mało sprzętu. No właśnie, ja powiem szczerze, że Paweł od lat łowił na tyczkę. Jak widziałam przygotowanie jego do zawodów i pakowanie naszego auta, to byłam przerażona po prostu. Gdzie ja się zmieszczę, tak? On dodatkowo próbował mnie przekonać do tego spławika, a jak widziałam, że siebie na zawody... Ja się nie przygotowuję do zawodów, przyznam się szczerze, ja mam jechać, łowić i tyle. Więc jak widziałem, Paweł przygotowuje do zawodów siebie, cały sprzęt dla mnie, wiadomo, różne zanęty, wszystkie oddzielne wiadra, trzeba wędki przygotować, trzeba przypony powiązać sobie zestawy. To tak jeden sezon wytrzymał ze mną. Na kolejny sezon zasugerowałam, to może weź też spróbuj federa. No i teraz jesteśmy zawodnikami obydwoje federowymi. No i w tym macie taką parę mieszaną, możecie wystartować teraz w duecie gdzieś na jakichś zawodach lokalnych, nocnych, czy tam ten, gdzie się startuje parami, no to też... właśnie te zawody, na których wystartowałam jako pierwsze dla mnie poważne, startowaliśmy wspólnie w drużynie, drużynowe to były zawody okręgowe. Tam w tym sezonie chyba udało nam się być trzecią drużyną w okręgu Bielsko-Biała. W zeszłym tygodniu akurat były rozgrywane mistrzostwa okręgu. Drużynowo zajęliśmy drugie miejsce. No widzisz, a jak smakuje sukces u kobiety? Powiem szczerze, że kobieta to jest chyba taki typ, której nigdy nie dogodzi i zawsze jej mało. No to nie idźmy tą drogą, Renata. To nie ta audycja. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że no ja jestem totalnym świeżakiem. Może ułatwia mi to wędkarstwo to, że jestem już przygotowana na tyle, że korzystam z 25-letniej wiedzy Pawła. No to ta świeżość już jest taka trochę już, wiesz, patyną pokryta. Więc no ja korzystam z wiedzy Pawła i dla mnie, nie wiem, no zajęcie drugiego, trzeciego miejsca w sektorze nie jest zwycięzcą. Wiadomo, chciałabym więcej. Smakowało natomiast to, że kiedy pojechałam na jakieś zawody komercyjne chyba do Częstochowy na Hutę, to był chyba mój trzeci poważny start, no to jako kobieta, która lubi robić inaczej niż cała reszta, stwierdziłam, że nie będę słuchać dobrych rad wszystkich panów, co tam się łowi, jakie są ryby, że tylko tak, a nie inaczej. Robiłam to po swojemu. Wygrałam swój sektor i udało się być drugą. Brawo. No właśnie. Nie zawsze to popłaca. Czasem siedzę i patrzę na przeciwników. No u mnie pusta siatka, tam już jest po kilka kilogramów. No dobrze, ale oni może mieli trochę farta. A ty jesteś rozproszona oglądaniem się za nimi. No, muszę powiedzieć, że forów nie dają. Z racji tego, że jestem dziewczyną, a tam sami panowie. Forów nie dają.
Nawet mają troszeczkę łatwiej, bo wiadomo, takie sprawy załatwione w przerwie między jednym braniem a drugim. Oni to robią metr od siedziska, a ja muszę szukać kawałka lasu. Albo jak dobry organizator, to postawi budkę. No, i czasem tam... No, i to daleko. Przybrania przegapione. No właśnie. To jest jedna z nierówności tegoż sportu, że po prostu nie macie tak samo jak faceci. No ale dobrze, pomijmy tą kwestię. Mówisz, że to trochę tak nie do końca smakuje, jak byś chciała, no ale to dopiero wszystko przed tobą. Tak na dobrą sprawę to, no, to dopiero świeżo tak startujesz. Trochę pandemii jest, nie ma takich zawodów. Ja mam wrażenie, że panowie ogólnie do tego inaczej podchodzą. Mianowicie? Panom łatwiej przychodzi porażka, panowie sobie potrafią wytłumaczyć, co dzisiaj nie siadło. No a dla mnie każde zawody, na których nie udało się połowić, są katastrofą. To tylko może się wypowiedzieć Paweł, którego pozdrawiam zresztą, bo jest w pracy teraz. To może się wypowiedzieć Paweł, jak wracam z zawodów i sobie obiecuję, że ja już więcej na żadne zawody nie pojadę. To jest koniec, ja się do tego nie nadaję, niech się panowie tym zajmują. Arenia, ale to jest bardzo zdrowa rzecz, dlatego że to rozwija. A wiesz, to jest najgorsze, to ja nie lubię tego u panów, bo oni są w stanie wytłumaczyć wszystko. Tylko nie to, że oni popełnili błędy. No właśnie, a ja widzę tylko swoje błędy. No czyli nie, dobrze widzisz. Tej ryby tam nie było. Ja jako trener uważam, że to jest najzdrowsza rzecz, bo jak jesteś w stanie wytłumaczyć swoją porażkę tym, że księżyc, że dzisiaj było zaćmienie, że było nie wiatr z tej strony i nie z tego kąta, że po prostu dzisiaj stałem lewą nogą, no i według kalendarza brań dzisiaj nie powinno być tego, no to wiesz, to już jest wytłumaczenie 100 innych, tylko nie samego siebie, że popełnił błędy, że źle to zrobił. Jeżeli nie zwyciężam i przegrywam, to tylko i wyłącznie przez swoje błędy, które widzę na każdym kroku, no ale no, z każdymi zawodami staram się eliminować tych błędów jak najwięcej, no i drugi raz nie popełniać tego samego błędu. Czyli słuszna była. Czasem upór popłaca, bo uprę się, nie wiem, na przykład na łowienie na jedną odległość, na jedną przynętę, bo tak miało być, tak to miało się sprawdzić i te ryby w końcu muszą przyjść, a czasem, na czasem ten upór nie popłaca, bo się okazuje, że 2 godziny fajnych zawodów, mam fajne ryby w siatce, ryby niestety odeszły do sąsiadów, a ja nie wyciągam wniosków i no, dalej brnę, bo przecież się sprawdzało. No, ale to już jest inna rzecz. To należy wytłumaczyć poza anteną. Natomiast patrząc na to, że Irek cię nazwał Liwica Federa, no to chyba adekwatnie. I tutaj przychylam się do tego, co opowiadasz o sobie, że jesteś Liwicą Federa. Walczysz ze swoimi słabościami. I to mimo wszystko. Nie popuścisz nikomu. Walczę, staram się. No właśnie. I to wielki szacun za to. Natomiast jakbyś oceniła, no poza tym, że przeżywasz bardzo mocno swoje porażki, bo chciałabyś być number one wśród facetów, bo to jedna kobieta wśród facetów to też jest wyzwanie, bo tak rzadko kobiety w Federze startują, to jakbyś na przykład opisała swoje porażki i swoje sukcesy? Co ci się udawało zrobić fajnie, co źle? Co byś opisała tak dla innych w kontekście? Jakich błędów byś starała się teraz unikać? Znaczy, podstawowe błędy, jakie popełniałam na początku, tak niestety brak umiejętności celnego rzutu. O, to faceci też mają tak. Brak umiejętności celnego rzutu i brak umiejętności nie potrafiłam rozpoznać, jaką rybę mam na końcu wędki. To też normalne, nie wyciągnęłam, nie potrafiłam rozpoznać, jaka to jest ryba. Wiem, że wędkarze rozpoznają to
po sobie ugięcia szczytów. Tak, tak, tak. Ale to trzeba się trochę nawędkować, żeby zobaczyć. Tak, masę ryb spinałam, masę ryb nie zacinałam, straciłam w łowisku, padało pytanie, no to jakie miałaś ryby? Nie wiem, bo 4 rybierania na całą godzinę i wszystkie brania spalone. To kolejne moje błędy, to były błędy właśnie chyba wynikające z uporu. Jak się uparłam na jakiś przypornik haczyk, to nie dałam sobie wytłumaczyć, nie podglądałam, że no trzeba go zmienić na mniejszy, większy, zmienić przynętę. Jak sobie ułożyłam w głowie jakiś plan, że tak dzisiaj będę łowić, tak łowiłam, tak się tego trzymałam. Potem stwierdziłam, że skoro mi tak nie bardzo to wychodzi, jak się uprę, no w zależności jak się polosuje, jakie łowisko, to zaczęłam kombinować. Traciłam na zawodach masę czasu na to, żeby zmieniać wędki, na których tam były ustawione różne odległości. Próbowałam tej ryby szukać daleko, próbowałam ryby szukać blisko, a sąsiedzi skrupulatnie trzymali się jednego miejsca, wierząc, że za chwilkę ta ryba tam przyjdzie. Suma summarum wyszło tak, że na zawody jadę z reguły przygotowana z 2-3 wędkami. Staram się ustawić jeden dystans, no i trzymać się tego, żeby nie mieć za dużo możliwości kombinowania. Z takich pozytywów w moim łowieniu, to co słyszę z osób, które mnie obserwują w sektorze, czy tam z drugiego brzegu, że nawet jak jest źle, no ja jako lwica się nie poddaję, próbuję dosłownie wszystkiego. Myślę nad tą wodą, co jeszcze można zrobić. O. No ale to jest bardzo pozytywna rzecz, dlatego że właśnie w tak wędkarstwie jest, bo ryba jest żywym organizmem i nie zawsze można trafić na bardzo fajne miejsce, już takie wypracowane, i można tylko odławiać i odcinać kupony. W niektórych miejscach no trzeba ciężko napracować się, żeby wyjąć to, co tam jest. Tak, ja z racji tego też, że jestem naprawdę początkująca, to widzę też po ostatnich tych zawodach, o których opowiadał Ireneusz, na Wilczej Woli, gdzie ta ryba była, no to był ogrom ryby, tylko trzeba było umieć ją wyciągnąć. Trzeba było umieć łowić szybkościowo. Ja właśnie widzę, że ja popełniam bardzo dużo błędów, mam masę niepotrzebnych ruchów. Nikt nie zakłada przynęty na haczyk, tak jak ja, odkładając wędkę za każdym razem. Tracę czas na rzeczy, które powinnam wyeliminować, i to bardzo szybko. No tak, ale potrzebujesz trenera. Czyli kogoś, kto będzie stał i będzie mówił: Renia, to źle, to źle, to źle. Tu popraw, tak, tu popraw, ja tu popraw. Ja tego trenera mam z reguły jako swojego przeciwnika w swoim sektorze albo w następnym. Nie trenuję, dopóki nie ma sygnału. Jak jest sygnał, kończy się przyjaźń. Dokładnie. I to jest chyba wszędzie na świecie, że jak już jest sygnał, można nęcić, a już na pewno jak można łowić, no to już po ptokach, po przyjaźni ze wszystkimi i walczymy do końca. Nie, no jeszcze tak nie będę mu tak ujmować do końca. Jeszcze czasem gdzieś tam jesteśmy w kontakcie telefonicznym w trakcie zawodów. No to czasem jeszcze mi tam coś podpowie, jak siedzi w innym sektorze, żebym oczywiście punktów nie zabierała. To mi czasem coś podpowie, nie wiem, przenęć się dalej, przenęć się bliżej. Ale tak, to ciężko na tego trenera, bo biorąc pod uwagę to, że od marca do października tydzień w tydzień są zawody. Ale to teraz, Później się chyba trochę rozładuje. No, jak patrzę w kalendarz, to mam wolny jeden weekend w sierpniu, jesteśmy na wakacjach. No ale widzisz, ale takie życie aktywne wędkarskie jest, wiecznie nad wodą, szybko się opalasz, nie musisz stosować kremów żadnych. Tak, ponieważ ostatnio zawody były z reguły na naszym łowisku tutaj lokalnym, na Rajsku, i to w dodatku na jednym brzegu, no to ja jestem już opalona, mogę tak powiedzieć, w połowie. Prawa noga, prawa ręka. No, czyli dobry kierunek wędkarski. Teraz, mam nadzieję, że następne zawody będą na innym brzegu, bo chciałabym się opalać z drugiej strony. No to musisz wnioskować o zorganizowanie zawodów, które pozwalają opalić ci się z drugiej strony. No właśnie, ale nie skończyłam summa summarum. Dawaj. A propos tego trenera. No przez to, że te zawody są tak często, a my obydwoje pracujemy zawodowo, wiadomo, że są jeszcze jakieś tam obowiązki. Paweł dodatkowo jest kapitanem sportowym, więc ma na głowie troszeczkę też tutaj jako opiekun łowiska
porozwozić ogłoszenia, ustalić jakieś no jest, zawody, roboty co tam dużo. Idzie, wiadomo. Więc nie, jesteśmy wędkarzami, którzy nie wędkują poza zawodami. No to trudniej. Tak rekreacyjnie na rybach chyba 2 godziny i to tak nie do końca rekreacyjnie, bo trzeba było po prostu posprawdzać zanęty gliny przed zawodami, więc tak nawet szczerze to ja nie lubię być na rybach. Nie lubię łapać ryb tak typowo, jak bierze się wędkę. Weekendowo. W południu. Tak, nie lubię. Nawet jak jedziemy, no naprawdę, rzadko się to zdarza, nawet jak jedziemy, to mamy takie wewnętrzne zawody między sobą. Tam mi Paweł cały czas dogryza, no ja już mam 4. Ja mówię, a ja mam 5. On mówi, no ale ja wagowo lepiej stoję. Ale zawsze możesz mu powiedzieć, a wieczorem masz szlaban. A to panowie już to wiedzą na zawodach, że czasem Rynia musi wygrać, bo jak się to nie spodoba. Lepiej. Bo Paweł ma wtedy przerąbane. Wina spada na Pawła, bo oczywiście cały czas się śmiejemy. Paweł przygotowuje mnie do zawodów, więc zawsze się śmieje. No niby to sprzętowo jestem przygotowana tak samo jak on, ale śmieję się nad wodą, że niby miesza zamęty, niby z jednego wiadra, ale coś tam u siebie musiał z kieszeni dosypać. No właśnie, jakoś jak tak. Jak tym razem dosypiesz, to sobie porozmawiamy w domu. No i już. A jak się uda go pokonać, to panowie się śmieją, że Paweł znowu zmywa naczynia cały tydzień do następnych zawodów. Ta zmywa. Później chodzi z sinym okiem, bo zupa przesolona. A to teraz są doskonalenia, więc łatwo by mu szybko poszło. Tylko on nie ma czasu na okna, bo mi wiąże haczyki. A, no tak, no to jest. Wiesz co, to musisz w takim układzie jeszcze mieć kogoś jednego. Musisz się pouśmiechać, to wtedy... Wystarczy. No dobrze, twój wybór. Można to jakoś rozwiązać. Póki jesteś jeszcze jedna jako rodzynek, no to może jeszcze ktoś ci pomoże. Przepraszam cię na chwilę. Jakby ktoś ze słuchaczy był chętny do pomocy wiązania haczyków dla Pawła, żeby mógł pozmywać naczynia bądź też umyć okna, no to zgłoście się do Reni. Ona bardzo chętnie chyba przyjmie taką propozycję. Paweł będzie na pewno szczęśliwy, bo będzie mógł wreszcie oddać się pasji mycia okien. Ja myślę, że Paweł oddałby te okna temu komuś. No to dobrze. Ewentualnie by poprosił, żeby mi zawiózł sprzęt na stanowisko. No tak, to jest. A masz prawo jazdy? Tak, ale mamy jeden wspólny samochód. No tak, to już jest problem. Jeszcze jak się trafią oddzielne brzegi, to już jest katastrofa. No katastrofa, ja to znam. Trzeba podzielić na 2 osoby, no. Katastrofa, nie wyrabiamy się czasowo, jak już jest rozjazd później po stanowiskach. Tak. A jeszcze ja nie dźwigam, bo ja mam tam małe problemy. No to tym bardziej. Nie mogę podestu podnieść. Paweł musi rozłożyć podest, nie Paweł musi wrzucić do auta. Więc... No to masz złotego człowieka, powiem ci, że nerwowo... Tak. Nerwowo mógłby nie jeden w nie wytrzymać. Sam sobie tą żmiję wychował. Mówił mnie trudno. No cóż, jedna z jednej strony żmija, z drugiej strony lwica. Jakby nie było, może 2 skrajne zwierzątka, ale po środku stoi kobieta, która była i jest naszym gościem i opowiada nam swoje przygody o Federze. Reniu, ale jeżeli na przykład byś miała zachęcić kobiety pod kątem takiego Federa, albo wytłumaczyć facetom, jak mają podejść do kobiety, którą mają w domu, okłamują, że jadą do pracy, są na rybach, albo mówią, że zawody to są jakieś tam banalne i nie ma co sensu jechać, albo żeby pojechały z nimi na zawodach, na zawody jakiekolwiek. Co byś powiedziała jednej i drugiej stronie? Jak to należy rozegrać? Nie mam totalnie pojęcia. Brawo, brawo. I to chyba jest bardzo ważna odpowiedź. Nie wiem, no bo naprawdę, no tutaj ja rozumiem te dziewczyny. Nie jeden na rybach mówi, kurczę, zapisz mnie na te następne zawody, ale mojej to już będę musiał obiecać cuda na kiju po prostu. Znowu siedzi sama w domu z dziećmi, znowu nie pojechaliśmy na majówkę, znowu nie pojechaliśmy na długi weekend czerwcowy. Ja rozumiem to doskonale. A jeszcze nie wygrywam.
Bo jeszcze jak wygrywa, to już jest usprawiedliwienie, a jak nie wygrywa. I chyba właśnie u nas jest to, że no Paweł bardzo dużo wygrywał i no chyba pozazdrościłam mu tak naprawdę. Czego miałam siedzieć w domu? On pojedzie na ryby, na zawody, dobrze się pobawi, wygra coś, a ja w tym czasie siedzę, robię rosół, tłukę te kotlety i czekam, aż on wróci, żeby mi puściła pranie, bo to wszystko oczywiście wszystko znowu. No, obieram ziemniaki albo frytki tak, tutaj, duszę. Jak ja mogę pojechać? Tak jak on no wszystkie koszty związane z wyjazdem, z zawodami oczywiście ponosi Paweł, razy dwa za siebie, za mnie, więc no... No ale i tak pierzesz, i tak pierzesz. No właśnie, ale obiad mi podadzą, obsłużą mnie, pogadam z ludźmi i wrócę do domu i mam prawo powiedzieć, wiesz co, no jestem zmęczona, nie robię dzisiaj już nic. Słońce, wiatr, nie wiem, no. I się tak dobrze rano czuję, że... A tak naprawdę, no nie da się kogoś przekonać do tego. No panowie, każdy ma swój sposób, wie jak podejść tą kobietę. No nie wiem, no namawiać pewnie nie. Ale zabrać raz, drugi czy trzeci na taką fajną imprezę plenerową. Myślę, że sama chciałaby spróbować. Przynajmniej... uda coś z wody wyciągnąć. To... A przynajmniej to jakąś taką wycieczkę. Ja znam taką historię swoją z obserwacji, jak mój młody uczył takiego małego szkraba łowić. Tato zarzucił wędki, mama się na kocyku opalała, a mały szkrabik z taką wętunią przy brzegu próbował coś łowić. No to mu nic nie wychodziło. Mój młody tam poszedł do niego, mu pozakładał robaki, poustawiał mu spławik i tak dalej. No a tato dwie wędki i w przód, i w przód, i w przód, no usilnie próbuje coś złowić. No a tutaj mały chrabąszczyk taki bierze cyk, i o konia wyciąga. Cyk. I o konia wyciąga. Ale tu ledwo co przy brzegu ten mały szkrab rzucał. Po chyba piątej czy siódmej rybie tato nie wytrzymał, zwinął całą rodzinę i pojechali do domu. Ja myślę, że mama nie wytrzyma i powie mu, no widzisz... Więc tutaj chyba coś w tym jest, że kobiety mają więcej cierpliwości i więcej empatii dla swoich partnerów, bo są w stanie zrozumieć, chyba że mu przypomną SMS-em, a jak będziesz wracał, to zrób zakupy i kup to. No, to się nie sprawdza, bo on jak wraca, to on jest cały brudny, śmierdzący i on do sklepu tak nie pójdzie. To jest ciekawostka. Fakt, że po rybach na przykład ja długo młodego swojego namawiałem, no to weź się przebierz ten, bo on nie pójdzie. To tylko przez okienko. Dobra, okej. Okay. Ale później z biegiem czasu dorósł do tego, że buty się zmienia, że się można przebrać i już wyglądać jak człowiek. Wszystko w aucie można wozić, cały strój na przybranie. Tak, oczywiście. I wyglądać jak człowiek i pójść po tym. Wszystko można, tylko trzeba chcieć. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Monika Broda, która jest... Renata. Przepraszam. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Renata Broda, która jest lwicą Federa, nazwana przez jednego ze swoich naszych wspólnych znajomych, który określił ją właśnie w ten sposób, bo startuje z panami i rywalizuje ostro, naprawdę ostro w Federze. Mam nadzieję, Renata, że będziesz dalej walczyła i sukcesy jakieś sobie wywalczysz. Będę, no są plany oczywiście, no przez tego COVID-a troszeczkę nam się tam kalendarze imprez pomieszały, troszeczkę poskracały, troszeczkę mniej jest eliminacji, ale ponieważ w zeszłym roku udało się wystartować, zakwalifikować do finału VDE Robinson Feder Cup na Szymanowicach, mam nadzieję zakwalifikować się także w tym roku, no dopiero jeden start za mną, no chciałabym na tym finale się znaleźć. Trzymamy mocno kciuki. Słuchacze, trzymajcie za Renię mocno kciuki. Niech jej się uda. I będziemy z nią w kontakcie. Może po finale nam zrelacjonuje, jak dostała się i jak udało jej się ten finał wygrać.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.